Cenną i zasługującą na uwagę jest również w tym montażu finansowym znaczący udział środków własnych jednostki OSP Męcina, ale też składki mieszkańców. No, udało się domknąć całą kwotę, kupić nowoczesny wóz w tym procesie niekończącym się wymiany technologii, bo jednostka dysponuje dobrym sprzętem. Przybywa kolejne urządzenie, tak, kolejny samochód, który będzie dobrze służył, myślę, mieszkańcom, całemu powiatowi, będzie brał udział w akcjach, dlatego że to jest jednostka, która bardzo często wyjeżdża do pożarów, wyjeżdża do wypadków, jest w krajowym systemie ratownictwa, działa bardzo sprawnie, duża drużyna, kilka pokoleń, właściwie trzy pokolenia współpracują ze sobą i w tej chwili są również panie w tej jednostce ochotniczej, więc ja myślę, że no, to jest dobra wiadomość, że ten samochód został skierowany tutaj. Ja chcę, żebyście wiedzieli, że Powiat Limanowski, Rada Powiatu Limanowskiego szczególnie docenia jednostki OSP. Cieszymy się, że możemy Was wspomagać, ale też chciałbym, żebyście wiedzieli, że zarówno wicestarosta Limanowski, pani Agata Zięba jest druhną OSP, a także i mój wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego. Także cenimy Waszą pracę, Wasze poświęcenie w sposób naprawdę szczególny i bardzo Wam za to dziękujemy, że jesteście skłonni narażać swoje zdrowie i życie dla ratowania życia innych. Bardzo dziękuję. W tym roku ten samochód jest jednym z trzech samochodów, które trafiły na teren powiatu limanowskiego. Ogólnie co roku przybywa na terenie powiatu 3-4 samochody ratowniczo-gaśnicze średnie, ale oprócz tego bardzo prężnie działające jednostki OSP pozyskują dofinansowania na samochody używane, bądź też samochody lekkie, samochody terenowe. Także naprawdę tego sprzętu już mamy na terenie powiatu tyle, że jesteśmy w stanie zapewnić to bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie. Zostaliśmy wsparci przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zostaliśmy wsparci przez społeczeństwo Męciny. Zostaliśmy wsparci przez sponsorów. I to zadanie mogliśmy wykonać dzięki nim. Coś więcej na temat tego samochodu, z którego roku samochód pochodzi, jakie ma wyposażenie? W tej chwili jest to samochód zupełnie nowy, 2019 rok. To jest nowy samochód firmy Stolarczyk i wyposażenia jeszcze nie ma, będziemy go doposażać. Natomiast jest to samochód o najnowocześniejszych parametrach, jakie w tej chwili są. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Ile kosztował ten samochód? Samochód kosztował 804 tysiące złotych i jeszcze będzie nas kosztowało doposażenie w granicach 80 tysięcy złotych. You must say, hey, hey, hey.
ten wóz strażacki, a także sprzęty służące do gaszenia pożarów i niesienia pomocy na drogach oraz wszędzie tam, gdzie toczy się ludzkie życie. Niech będzie skuteczny w ratowaniu swojego życia i mienia. Sprawa, że wszyscy byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Kolumbianie, módl się za nami. Prosimy księdza kapelana, aby usłyszał. W imię wszystkich ofiarodawców.